Cześć, witam serdecznie. To już będzie ostatni odcinek z tej serii na pewno, bo już nie wrócę do Demon Souls. Chyba że tu będzie jakiś dodatek DLC. Ale aktualnie jestem w nowej grze plus, plus, plus. Bo koniecznie, tak jak już w poprzednim odcinku też tutaj byłem, nikogo za bardzo nie było. Chciałem koniecznie zdobyć to platynę. I powiem szczerze, można się nieźle namęczyć na tej platynie. Najgorzej jest z tymi pierścieniami. Tutaj bronie, które w międzyczasie pozdobywałem. Miecz runiczny od Ostrawy, ostrze burz. No właśnie z Ostrawą się okazało, że... Nie wiem, a jakiegoś bossa chyba zabiłem za szybko, że się nie pojawił w ostatnim momencie na schodach i myślałem już, że będę musiał iść całą grę trzeci raz, ale wpadłem na pomysł runiczna tarcza. To jest właściwie tylko ten ekwipunek używałem podczas przejścia NG++. Zajęło mi to 5 dni, no ale sporo w sumie grałem. Ciężka strzała i cały czas w tej zbroi, przez całą NG++ szedłem w tym ustawieniu, w tej zbroi. Nic tu nie zmieniałem. I te pierścienie. 30 pierścieni. Niektóre właśnie wymiana za kamień. Niektóre trzeba być w czarnej tendencji świata. Niektóre w białej tendencji postaci. A tu na przykład biała tendencja postaci. Tutaj czarna tendencja postaci. Zabić wszystkich sojuszników, którzy są spójni. I... Ten koci pierścień też mi się przydawał od upadków w niektórych miejscach. I na tym NG++ było parę takich miejsc, że jeden cios i padasz. I te czary też na zasadzie takiej, żeby wgrać ten save na... wgrać save na do chmury, wykupić wszystkie cuda, potem odegrać i wykupić wszystkie czary. I would be happy to lighten you. Tu w tym wyposażeniu te wszystkie dusze, ja ich właściwie całe, wszystkie mam nadal, mógłbym je teoretycznie teraz wymienić, a zróbmy tak, gdybym na przykład bo już tak nie będę grał. Zobaczymy, ile z dusz z wszystkich bossów. Dobra, dobra. Ile miałbym. Jakbym sprzedał wszystkie dusze, ile dostałbym. Tu akurat jeszcze mam duszę. Nie to. Dusze, które gdzieś tam po drodze zdobyłem. Te trzy dusze też trzeba było z tych demonów. Ile? 578 tysięcy, no to tak szału nie ma. Tym więc sprzedam wszystkie dusze. No i te północne, to się nazywa tak? Północne regalia, które zdobyłem w którymś przejściu, chyba w drugim czy w pierwszym. Jak mam, a teraz mam postaci czarną tendencję, to mam ataku 540. Ale mimo tego, że jest 540 ataku, to nie jest tak, że jestem wielkim mistrzem świata. Czas gry, przejścia tych trzech, mam tutaj na konsoli, widzę, że w PS5 można to sprawdzić, jest 55 godzin. Więc w sumie nie jest tak dużo, jak mi się wydawało. I ten klucz do mauzoleum, który zabrakło mi, żeby ten ostatni pierścień zdobyć, musiałem rozpocząć właśnie NG++++. Żeby, bo pomyślałem sobie, że jest jeszcze przecież sposób. Zaczynam od bram Poletarii i Ostrawa przecież jest na początku, kiedy mu pomagam, ale można go tam załatwić i on od razu daje nam klucz do mauzoleum, a tam jest Dorian. A Dorian, to będzie na końcu pokazane też, jak tą platynę zdobywam,
Dorian się zaklinował. Zaklinował się, ja uderzałem go. Po prostu tylko ładowałem czar i go. Brama zamknięta, bo świat. Tendencja świata jest neutralna. Tendencja świata neutralna, więc musi być albo czarna, albo biała, żeby można tam wejść. No i te duchy czarne, żeby one tutaj są na czerwono, fantomy, to jeden cios i giniesz. Dlatego super przedmiot do nich, który wykorzystywałem i dzięki temu mogłem ich zajść od tyłu, to są resztki duszy. Resztki duszy, które przy tych czarnych fantomach rzucałem potem od tyłu. Oj, coś tutaj za bardzo macham. Znaczy za słabo. Nie, no obciążenie jest okej. Ale ja... Może mi się uda, dojdę do... Już sami ci zabierają dużo zdrowia. Bo falanga jeszcze nie jest odkryta. Bo to jest sam początek. Właśnie pomyślałem sobie, że dojdę do ostrawy. Niby schodzę na jeden cios, ale oni potrafią też tutaj nieźle napsuć. Już byłem bliski zwątpienia, że będę musiał iść to jeszcze raz, a już naprawdę miałem szczerze dość, żeby to iść jeszcze raz, żeby zdobyć klucz. No bo żeby zdobyć klucz, no to... A jeszcze nie miałem pewności, że jak rozpocznę od nowa, to będę miał wszystkie pierścienie. Na szczęście wszystkie pierścienie zachowałem i został mi jeden pierścień do zdobycia od Doriana. Pierścień od Doriana, którego no, wziąłem z jednego. To był trochę błąd, że on się tam zaklinował, to będzie widać właśnie przy tym trofeum. Zaklinował się i właściwie czarami go potem dokończyłem. Pojawił się klucz, pojawiła się ikona, że jest król pierścieni, trofeum. O, ten niby jest słaby, nie? Ale to jest tylko złudzenie optyczne, że on jest słaby. Nawet taki spuszczyk może napsuć krwi. Ale myślę, że właśnie przejście platynę to jest taki w pełni jakby przejście całej gry. Tu już nie ma co robić. Tu mógłbym ewentualnie jeszcze pomagać graczom. Tutaj sobie dodam życia. W ten sposób, a jak zginę, to zginę, trudno. Teraz to już jest wszystko nieważne. Bo ten oto rycerz przy połowie mojego życia, jak nabije, może naprawdę napsuć krwi. Patrzcie. Ja nabieram życia. O, i ten taki cios, że on pcha tą swoją włócznię. Mimo, że można go tam obejść, obskoczyć. Tylko, że jak podchodzisz tutaj, i tutaj za tym niedźwiedziem jest Dorian. Najpierw musisz pokonać tego rycerza. I często, gęsto on mnie tutaj załatwiał, a potem jeszcze miałeś się bić z Dorianem. To już w ogóle była masakra. Także postać. No teraz tutaj to już nie ma znaczenia, ale jaka jest postać, jaki jest te świat, tendencje. W każdym razie udało się w pełni, skończona gra, platyna zdobyta. I teraz będzie taki krótki filmik, 20 sekund. Taką funkcję uruchomiłem na konsoli, żeby nagrywało mi te ostatnie 30 sekund, czy ten 30 sekund do zdobycia platyny. I to jest niesamowita radość, jak zdobywasz platynę.
tu akurat w tej grze. Ale myślę, że lepiej, bo tu z tymi tendencjami, dlatego pewnie odeszli w kolejnych częściach Dark Souls od tych tendencji, bo to jest taka kombinacja. Gdzieś zabijesz jakiegoś NPC i już to tracisz tendencję świata. Albo czarna, a tendencja czarna, tendencja biała świata. Tendencja czarna, tendencja biała postaci. I to wszystko ma znaczenie. I jakbym nie miał tych poradników i miał się zorientować, że przy czarnej tendencji na dole w 3-2 świecie jest za słupem pierścień, to skąd ja miałbym to wiedzieć, że mam mieć przy czarnej tendencji, mam jeszcze raz każdą planszę przejść dookoła, obejść słupy dookoła i znaleźć pierścień. Albo że muszę mieć białą tendencję, no to można, może by się można było domyślić. Albo w ogóle, że przy czarnej tendencji świata, i to musi być taka, jak tutaj teraz jest czarna tendencja, że takie czerwone kropeczki biegają. Przy czarnej tendencji pojawia się prymitywny demon. Tutaj to nigdzie nie jest powiedziane, że musisz mieć czarną tendencję świata i to taką totalnie czarną. Wtedy się pojawi prymitywny demon, który da ci bezbarwną duszę. Trzy bezbarwne dusze, masz cud Urbaina, czy jak on tam się nazywa. Który jest też potrzebny, żeby go zdobyć, żeby mieć trofeum, że masz wszystkie cuda nauczone. I tak samo z czarami. Na końcu masz dwa zakończenia. Zabijesz kobietę, tą czarną, jak ona tam się nazywa, czarną damę chyba, to nie da ci duszy. Jak jej nie zabijesz, da ci duszę. I potem z tą duszą w następnym przejściu musisz pójść do Yuri i kupić za tą duszę czar. Bo jak nie zrobisz tego, to nie masz wszystkich czarów i musisz samą grę iść od nowa. Dlatego myślę, że wiele osób zniechęca się. A z tego co widziałem, to 5% chyba graczy, którzy grali w Demon's Souls, ma zdobytą tylko platynę, więc to nie jest dużo. No i dobra, jeszcze gościa tutaj od góry załatwmy. No, jeszcze ten wyszedł, to niech też tu będzie. I dobra, jakimś pożegnaniem na koniec. I teraz krótkie 30 sekund, jak tą platynę skończyłem i wbiłem.